Artur Kieliszek. Porusza się na wózku, ale mimo to nie wyobraża sobie życia w czterech ścianach domu. Jest aktywny, pokonuje bariery. Praca, spotkania ze znajomymi, sport, pomoc innym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. To wypełnia każdy dzień. Nie patrz na mnie tak, jakbym ciągle potrzebował pomocy. Ja dobrze sobie radzę i wcale nie jest mi tak ciężko, jak się tobie wydaje. Ja uległem wypadkowi ponad 10 lat temu w wyniku upadku z wysokości. Miałem złamany kręgosłup z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, w wyniku czego mam porażone obie nogi. Dodatkowo miałem połamane nadgarstki, ponieważ ja doznałem urazu w trakcie nauki już po rozpoczęciu drugiego roku studiów na informatyce. I myślałem o tym bardzo szybko powrocie na te studia i po 2 latach wróciłem, kontynuowałem naukę. Jestem pracownikiem na pełnym etacie w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, zatrudnionym w ramach projektu wsparcia osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy. Utrudnieniami w takim codziennym życiu są na pewno bariery architektoniczne, które gdzieś tam napotykam. Są to chociażby rzeczy takie nawet prozaiczne, robiąc zakupy w markecie, nie jestem w stanie dosięgnąć do górnych półek. Ja poruszając się po ulicy, no wiadomo, nie wszystkie chodniki są na tyle wygodne, żeby po nich jeździć. Wyższe krawężniki, na które trudniej jest wjechać. Radzę sobie, natomiast nie ukrywam, że wymagało to sporo czasu i sporo ćwiczeń. Sporo pracy trzeba w to włożyć, żeby dojść do jakiejś takiej sprawności. Na pewno nie można powiedzieć, że jest tak zupełnie lekko. Tak? No, większość czynności, które wykonuję, które muszę wykonywać, no jednak bądź co bądź, mimo tego, że nie są one dla mnie takie ciężkie, to jednak wymagają sporo czasu, żeby je wykonać. Także zwykłe takie wejście do samochodu, które osobie sprawnej zajmuje kilka sekund, kiedy podchodzi do samochodu i po kilku sekundach siedzi za kierownicą, jest gotowa do tego, żeby jechać, to ja mi co prawda nie sprawia takiego dużego problemu, jednak potrzebuję na to tych kilku minut, żeby wejść, żeby złożyć wózek, żeby go schować, żeby się przygotować do jazdy. Także to tutaj bardziej pod tym kątem czasowym to wszystko jest utrudnione. W momencie, kiedy się pojawia w środowisku, gdzie ludzie nie znają osób niepełnosprawnych, no pojawia się to zaraz pytanie, a czy może tu coś pomóc, czy tu coś pomóc, jak pan sobie z tym poradzi, oj, na pewno musi być panu ciężko. No to jest hasło, którego mnie troszkę tak... No nie mam zbyt dobrego podejścia do tego, troszkę mnie tak czasami irytuje, że oj, pan jest niepełnosprawny, pan musi być tak ciężko, no ja panu pomogę, pan tu nie da rady. No ja znam swoje możliwości, wiem z czym jestem w stanie sobie poradzić, a jeżeli coś stanowi dla mnie przeszkodę, potrzebuje czyjejś pomocy, no to wtedy sam o nią poproszę. To nie jest dobre podejście, żeby rzucać się nachalnie z pomocą, ponieważ często można zrobić więcej szkody, tak? Ponieważ jeżeli osoba ma wysokie uszkodzenie, często ma też niesprawne mięśnie brzucha, nie ma tej stabilizacji. W momencie, kiedy ktoś podchodzi i zaczyna, nie wiem, chce podepchnąć wózek, to osoba może po prostu stracić równowagę i się wywrócić, wylecieć z tego wózka, więc można narobić więcej szkody. Ze własnego doświadczenia też w momencie, kiedy wyciągałem wózek z samochodu, wyjąłem sobie wózek, ktoś bardzo chciał mi pomóc, zaczął mnie łapać za ręce, żeby mnie wyciągnąć z tego samochodu. Natomiast ja potrzebuję mieć pełną swobodę ruchu rąk, po to, żeby samemu wysiąść. A w momencie, kiedy ta osoba złapała mnie za rękę, to nie dość, że nie pomogła, bo nie była w stanie mnie sama wyciągnąć, to w dodatku utrudniała, uniemożliwiła mi zrobienie tego samodzielnie. Na ogół daje się odczuć jakiś taki dyskomfort, że człowiek nie bardzo wie, jak się odezwać, nie bardzo wie, stara się... Zawsze to też wynika gdzieś tam z tej troski, żeby nie urazić, podejrzewam, żeby nie palnąć jakiegoś głupstwa. To, że ktoś jest na wózku, to nie znaczy, że nie można z nim normalnie porozmawiać, pośmiać się, napić się piwa. To są normalni ludzie, normalnie funkcjonujący, tylko... troszkę inaczej się poruszający. Ma znaczenie to, że nie jesteśmy niepełnosprawni od urodzenia.
o tyle, że wiemy, jak funkcjonowaliśmy przed urazem i podświadomie staramy się w jak największym stopniu wrócić do tego, co było. Uszkodzenia rdzenia kręgowego najczęściej są konsekwencją wypadków drogowych, upadków, urazów sportowych. Są jednak sposoby, by aktywnie żyć mimo wózka inwalidzkiego i coraz większej grupie osób się to udaje. Ważne rady. Nie patrz na osoby niepełnosprawne przez pryzmat wózka. To tylko narzędzie do przemieszczania się. Ważniejszy jest człowiek. Nie korzystaj z czyjegoś wózka jak z wieszaka na torebkę czy odzież. Zanim pomożesz, zapytaj. Nie wyręczaj. Nie narzucaj swojej woli.